Przystępujemy do punktu interpelacje i zapytania. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Bardzo proszę. Nikt się nie zgłasza? Nie. To przystępujemy do punktu oświadczenia i komunikaty. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos w tym punkcie? Kolega Wojnarski. Ale w tej sprawie co pani Krystyna Madej? No proszę bardzo, oczywiście w każdym. Bo tu pani Krystyna Madej ma rację, że ten autobus nie mając przystanku na ulicy Kantorowickiej, przy tych drzewach, które rosną tam, gdzie zahacza o drzewa, żeby wyminąć drugi samochód, to zahacza o gałęzie drzew. Przede wszystkim jest tak, gałęzie nisko wiszą, że naprawdę tam jest, tam nie ma 5 metrów, tam jest tak 3,5 metra, nawet 3 metry, że autobus się tam podmieści i autobus jeździ po działkach 3,5. W porównaniu do ulicy Kantorowickiej, gdzie jest ta ulica nowa zrobiona, elegancka zrobiona dzięki właśnie radiu tutaj, to szerokość jest tak dobra i tak jest, że tam dwa autobuski, oczywiście ja nie mówię o autobusie jakimś, ale mamy. Natomiast jeżeli chodzi o ulicę, tą naszą Kantorowicką, to tylko on przeszkadza wszystkim praktycznie mieszkańcom. Mieszkańcy są przeciwni tym autobusowi, żeby on przejeżdżał, bo ani przystanku nie ma, ani nie ma to, co powiem. Tak sprawa wygląda. I poza tym jeszcze krzaki nasadzili teraz z boku, kwitnący, rozrosną się. To ja myślę, że autobus, dzieci, tak się ludzie to będą chodzić. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, jesteśmy w punkcie oświadczenia i komunikaty. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać jeszcze głos w tym punkcie? Nie widzę. Ja chciałem tylko przypomnieć, że w ogóle powstanie autobusu linii 3, to znaczy linii uzupełniającej 422, odbyło się w ten sposób, że właściwie rzecz się działa poza, nikt nie pytał o opinię Rady Dzielnicy. Otrzymaliśmy tylko pismo, tu nie powiem z głowy daty, bo w tej chwili nie pamiętam, ale można... Kolega Kawa chce zabrać głos, bardzo proszę. Dziękuję. Proszę Państwa, otrzymaliśmy pismo, datę można sprawdzić, trzeba po prostu sięgnąć do archiwum, w którym nas informowano, że z dniem takim i takim zostanie wprowadzony autobus linii uzupełniającej 422. Linii uzupełniającej linię 122 podano nam trasę, podano nam rozkład jazdy dni poprzednie, w soboty i w niedzielę. Pismo to trafiło na Komisję Praworządności. Nie było żadnego wniosku, zresztą nie liczyłem na to, żeby protestować przeciwko przebiegowi autobusu i przeciwko wspomożeniu komunikacji miejskiej na terenie dzielnicy dodatkowymi kursami autobusowymi. No, uważałbym to za nierozsądne działanie w tymże kierunku. Niemniej jednak, jeżeli Państwo dochodzicie do wniosku, że ten autobus nie służy mieszkańcom dzielnicy, że należy go zlikwidować, proszę o formalne wnioski w tym temacie. Jeżeli takowe będą, zostaną one poddane normalnej procedurze obowiązującej nas jako dzielnicę. Dopóki one nie wpłyną, to będę traktował, że takich wniosków nie ma. Proszę Państwa, druga sprawa, która dotyczy też MPK i którą chciałem Państwu przedstawić w oświadczeniach i komunikatach, mianowicie interweniowała u mnie pani dyrektor. Przepraszam, to nie wychodziło przez telefon. Interweniowała u mnie pani dyrektor Kadula, dyrektor szkoły w Wadowie, że została zlikwidowana wiata przystanku autobusowego Wadów Szkoła. To jest przy ulicy Glinik na wysokości mniej więcej tego parku Wadowie. Ja rozmawiałem w tej sprawie z panem dyrektorem Sabonie.
Ale ponieważ rozmowa była taka sobie, to postanowiłem jeszcze wysłać do niego pismo, no jest krótkie, następującej treści. Dotyczy wiaty przystankowej autobusu linii 117, przystanek Wadów-Szkoła. W imieniu Rady Dzielnicy 17 oraz w nawiązaniu do wcześniej przeprowadzonych rozmów telefonicznych z panem dyrektorem, zwracam się ponownie z uprzejmą prośbą o postawienie wiaty przystankowej na przystanku autobusu linii 117 Wadów-Szkoła. Przystanek ten jest szczególnie wykorzystywany przez dzieci uczęszczające do szkoły podstawowej nr 78. Brak wiaty przystankowej, szczególnie w okresie jesienno-zimowym, jest niezwykle uciążliwy dla dzieci uczęszczających do tej szkoły. Dlatego też proszę uprzejmie pana dyrektora o zainstalowanie nawet tymczasowej wiaty do momentu rozstrzygnięcia przetargu na ich stawianie w gminie Kraków. Myślę, że pozytywne załatwienie tej sprawy w trybie natychmiastowym nie będzie stanowiło problemu dla pana dyrektora. Z wyrazami szacunku. I w odpowiedzi otrzymałem pismo następującej treści. Dotyczy montażu wiaty na przystanku autobusowym Wadów-Szkoła w ciągu ulicy Glinik w kierunku Bystronia. Pismo, i tu jest znak naszego pisma z dzielnicy. Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie w odpowiedzi na pismo jak w temacie zwraca się uprzejmie o przyjęcie następujących informacji. Na przedmiotowym przystanku do niedawna znajdowała się wiata należąca do Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego SA w Krakowie, ale musiała zostać zdemontowana z uwagi na fakt, iż posadowiona była częściowo na działce prywatnej poza pasem drogowym.